osia si Simone che se mette roscia c'è tole osia fajna jest fajna tupa tra la la. Dzień dobry, siemaneczko, witam serdecznie moi drodzy, siemano, 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 jeszcze raz siemano, z tej strony wasz ulubiony ulaniec, cycu, hashtag 77 swetek, tak jest, widzę, że wam się podobają materiały kręcone z bocznej kamerki, kurde, ogoliłem się, to znaczy raczej byłem fryzjera, jestem już łysy. Jestem łysolkiem, jestem totalnym łysolkiem. Moi drodzy, na co tu dużo mówić? Słuchajcie, dzisiaj ważna premiera jest. Ważna premiera. Ważna premiera pod tytułem... Proszę sobie odpalać swoje zajebiste neony. Ważna premiera pod tytułem, moi drodzy, jest to. Horizon Forbidden West, edycja specjalna. Takie cudo do mnie przyjechało. Nawet powiem wam, pachnie. Ach, pachnące jest, kurde. Pachnący Horizon Forbidden West, moi drodzy. Ja się cieszę, że ja dostałem w ogóle. To jest, wam powiem, zajebista sprawa, taki fajny steelbooczek. Ten steelbook jest mega. Mega dowalony jest ten styl. Naprawdę takie dwie grafiki, kurczę, tył. Z przodu mamy, kurde, Alloy. Nie wiem, jak to się mówi. Ruda lafirynda, tyle powiem. Z przodu kupon na cyfrową ścieżkę dźwiękową. Jak ktoś chce, to se możesz wykorzystać ten kupon, bo ja tam cyfrówek to ja nie bardzo. Taka dla mnie cyfrowa zawartość, jakieś ścieżki dźwiękowe, cyfrowe, artbooki cyfrowe i takie rzeczy dla mnie to są śmieci, nie zawarte. No i wydanie dwupłytowe, nie? Dwupłytówka, data disk i play disk. Ciekawe, czy na PlayStation 5 też, kurczę, dostajemy dwie płyty. Pewnie nie. Powiem wam, jeszcze nie instalowałem jeszcze, także dopiero robię installation sobie. Wow, ten napęd zaczął pracować. Ludzie, no po prostu ten napęd, to on tam buzuje, nie? W środku. No co, no i kopiowanko. Będziemy kopiować. Dzisiaj będziemy grać, nie? Kopiowanko i kuźwa niezłe granko. Nawet pisze, że jest darmowa, jest tutaj, pisze nam, że jest darmowa aktualizacja do PlayStation 5. Przejść do obszaru pobierania. Ja instaluję się, także moi drodzy, no co, ja tutaj się zajmę instalacją. Jak się zainstaluję, to sobie, kurczę, pogramy chwilę, nie? Jakieś takie pierwsze wrażenia zrobimy z Horizona. A po więcej zawartości, no to ja was odsyłam na kanał drugi, ten poboczny, czyli Cicero Games Live. Tam będą live'y, tam będą jakieś gameplay'e, bo na tym kanale dostajecie takie rzeczy jak te teraz. Czyli są rzeczy kręcone z kamerki bocznej. Na rzut mój tutaj, gdzie siedzę zawsze, gdzie zawsze szpilam, także tak to się prezentuje. Tak to się wygląda, także tu się będzie instalować, no i bierzemy się potem za granko. We'll be right back.
Że się tak długo instaluje. Normalnie zgłodniałem, kurde. No, dobra. Zajebiste czuperki. Tak, cebula z Lewiatana. Cebula Power, jedziemy na promocjach. No, mam wrodzie. Ta wygląda tak, że się to godzinę instalowało. Jeszcze do pobrania więcej. Bo trzeba sobie odpalić jakby tego Horizona z pozycji sklepu, zaakceptować za darmo aktualizację do wersji PlayStation 5. 97 giga waży, kurde, ta aktualizacja. I teraz, widzicie, to się pobiera, nie? Ja bym miał dwie wersje gry, kurde, nie? Żeby powiedziawszy. Ja bym dostał, nie wiem, wersję cyfrową, kurde? Tu jest wersja... Nie bardzo rozumiem, o co chodzi, wam powiem. Tu jest wersja płytowa. Wersja płytowa na PlayStation 4 i płyta jest wsadzona do konsoli. A tu się pobiera, moi drodzy, wersja na PlayStation 5. Rozumiem, że co, wersji cyfrowej? No, nie mam zielonego pojęcia. Teraz się ściąga znowu wersja edycji PlayStation 5. Tu jest jeszcze jakaś gotowa aktualizacja. Powiem wam, że się robi czeski film teraz już z tym tytułem. No fucking idea, o co tu chodzi. Teraz mi się odpala w ogóle szpil. Szpilot się w ogóle odpalił, ale ja nie chcę odpalać szpilota. Słuchajcie, nie chcę na razie odpalać gry. Bo ja bym chciał sobie pograć na wersji PlayStation 5 jednak, nie? Żeby pograć na wersji 5, PlayStation 5, to gra się musi, kurde, znowu aktualizować, znowu się musi pobrać. I teraz takie pytanie. To jest bardzo, bardzo dziwne. Jak zainstaluje się wersja PlayStation 5, to czy będę mógł wywalić wersję z PlayStation 4 i odpalać sobie na wersji PlayStation 5? A to jest to cyfra, która się ściąga? Czy potrzeba płyty do tego? Kurde, nie wiem. Trzeba będzie to normalnie sprawdzić. Także no nic, czeka nas kolejne 40 minut instalacji tytułu. No a potem zobaczymy, kurczę, czy to się zaktualizuje, jak to się zaktualizuje, jak to będzie działać, jak to się będzie odpalać. Kurde, nie wiem, nie mam zielonego pojęcia. No. We'll be right back.
Zagrany w szlafroku z butelką bociana. Dobra, moi drodzy, 2 godziny instalacji na tą samą grę. Nie wiem, jakoś Sony to jakoś dziwacznie rozwiązało. Najpierw mi się instalowała wersja PlayStation 4 z płyty. No w sumie logiczne bym powiedział, nie? 88 giga z 2 płyt. Po czym zrobiłem sobie upgrade na konsolę PlayStation 5 i ściągało mi cyfrówkę, która ważyła 97 giga. Także 2 godziny pobierania, ale jestem ciekaw jednego. Bo weźmy sobie, wysuńmy płytę w ogóle. Wysuńmy płytę. Przede wszystkim ja jeszcze zrobię coś takiego, moi drodzy, że ja tutaj sobie wejdę w ustawienia. Dźwięki ja sobie tutaj po prostu włączę. Dźwięk menu. Dobra. Wziąłem płytę z PlayStation 4. No i teraz tak. Na pewno, żeby odpalić tą wersję. No tak, no to... Piszę wyraźnie, że musimy włożyć dysk rozruchowy, ok. Wersja PlayStation 5. Aby zagrać w tą grę, włóż dysk gry w wersji dla konsoli PlayStation 4. Po włożeniu dysku nastąpi powrót do ekranu głównego. I dupa. Czyli szczerze powiedziawszy, kurde, dwie wersje gry są zainstalowane, dwie ikonki. Kurwa, to jest 200 giga zajęte. 200 giga jest zajęte, moi drodzy. I tak, żeby odpalić wersję z PlayStation 5, trzeba i tak wsadzić w płytę. No to jest, kurwa, wam powiem, jakaś czarna magia totalnie. A jestem ciekaw, jak odinstaluję wersję PlayStation 4, w sensie, no wywalę po prostu dysku i zostawię ikonkę z PlayStation 5. To ciekawe, czy ta ikonka będzie się normalnie odpalać w wersji płytowej PS4, czy znowu będę musiał instalować wersję PlayStation 4, ale to może sprawdzimy na koniec tego materiału. A teraz generalnie przejdźmy już do głównego meritum, czyli pierwszych wrażeń z gry Horizon Forbidden West. Także, moi drodzy, zaraz się przepinamy na drugą kamerę i lecimy. Chodźcie, dajemy jak. Dobra, moi drodzy, jesteśmy na drugiej kamerze. Palmy sobie w końcu Horizona Forbidden Westa. Tylko teraz, moment, ja odpaliłem wersję tą, co chciałem odpalić. Chwila jeszcze, momencik. Już, kurczę, teraz sam nie wiem. Wersja PS4, wersja PS5. Dobra, odpalamy wersję PS5. Takie szybkie wrażenia tej gry. Jak ta gra się prezentuje. Ciekawe, bo normalnie ja wam powiem, no Sony wam, znaczy nam, no Sony porobiło jakieś straszne wikipasy z tym wszystkim. Język tekstu oczywiście polski, język dialogu i filmu oczywiście polski. HDR oczywiście jest niedostępny, także nic tu nie będę ustawiał. Ja może nakręcę nawet jakiś osobny materiał, jak mi się będzie chciało z tą zgodnością i tą płatną, niepłatną na razie aktualizacją na obydwie konsole, bo po całym dramat, życiu, nie? Spędzonym na poszukiwaniu wiedzy, jedno pytanie wciąż mnie dręczyło. W jaki sposób powstał nasz świat? Przedwieczni zostali zniszczeni 1000 lat temu. A wraz z nimi całe życie. Ona pokazała. Wstępniak to jest z tego, co wiem, z jedynki. Jeżeli ktoś nawet nie grał w pierwszą część, to niewiele straci, bo tutaj jest taki wstępniak, to się działo w jedynce. Dowiedziałem się, że jedynka jakby nie jest wymagana do ogrywania dwójki, aczkolwiek dwójka się dzieje po jedynce, więc warto sobie w tą jedynkę troszkę pograć, nie? System terraformujący złożony z 9 funkcji. Dajemy taki filmik. Każda opowiadający, miała udział w odtwarzaniu ziemi od nagiej skały. Pierwszej części. Potętniący życiem świat, o który dbają i który chronią maszyny. Wraz z nią poznałem największą tajemnicę. Tajemnicę jej narodzin. Że jest klonem Elizabeth Sobek, twórczyni Nowego Świtu. Zrodzona, by zapobiec nowemu wymarciu.
do którego dążył Hades, okrutne SI, wybudzone przez tajemniczy sygnał nieznanego pochodzenia. Z moją drobną pomocą zwyciężyła w bitwie pod miastem zwanym Południkiem i została czempionką całej ludzkości. Ale choć jest przydatna, muszę zostawić ją samą. Ponieważ gdy ona naprawiała to, co zniszczył Hades, ja dokonałem nowego odkrycia. Właśnie tak się skończyło. Zwiastuje zarówno zniszczenie, jak i nadzieję. To ciekawe, jakie zniszczenie, jaką nadzieję. Jestem w ogóle ciekaw, jak oni poprowadzili tą fabułę w Horizon Forbidden West. Kontynuację. Jedynka trzeba było przepnąć przez te paręnaście godzin. Może te pisy poboczne były takie trochę drętwe, ale gra wkręcająca w fabułę, naprawdę wkręcająca w fabułę. Okej, moi drodzy, no co tu mamy? No mamy ustawienia, rzućmy sobie okiem. Na, oczywiście nas interesuje standardowo pewnie obraz. Tryb grafiki, lepsza rozdzielczość, większa wydajność. Wyższa szczegółowość przy niższej częstotliwości odświeżania obrazu. Wyższa częstotliwość odświeżania obrazu przy niższej szczegółowości. Ja oczywiście stawiam generalnie na płynność, więc wiecie. Więc wiecie. Nie wiem, czy są jakieś poziomy trudności. Dance fucking Alien, dobra. Nowa gra. Co jest w ogóle dostępność? Co tu mamy? Okej, okay, dodatki. Wprowadzenie, prawa autorskie, dobra, to wprowadzenie to może sobie opuścimy. Nowa gra. Gdy fabuła poziom trudności ułatwia walkę, dzięki czemu może się skupić na eksploracji i fabule. No oczywiście fabularny. Minimalna ilość wyświetlanych informacji, obserwuj świat i znajdź własną drogę. Znaczniki ikony będą pomagały, ale w przygodach. Niech będzie po sznurku, ja i tak zawsze gram praktycznie jako noob, najmniejszy, najsłabszy, więc niech będzie tak jak jest. Dobra, no to odpalmy dalej, zobaczmy w ogóle wstępniaki. Oczywiście, moi drodzy, jeżeli chce... Ło, to wygląda. Jeżeli chcecie oczywiście więcej materiałów z gry, live, gameplay, zapraszam na drugi kanał Cicero Games Live, a na tym kanale właśnie tylko materiały poglądowe, moje jakieś przemyślenia, wprowadzenia, pierwsze wrażenia. Powiem wam pierwsze odpalenie tytułu i już powiem wam, że to wygląda ładnie, nie? I tu. Ładnie się powiem. Silnik Decima wykorzystywany w takiej grze chociażby jak Death Stranding Hideo Kojimy. A pierwszy raz był wykorzystany w Horizon. Kończy mi się jedyneczce, 2017 rok, a teraz mamy kontynuację. Continuation, moi drodzy. Ładnie to jest. No, ruda może troszkę zbrzydła, ale generalnie jest spoko, nie? Zaczną głodować. System terraformujący wymknął się spod kontroli. I tylko ja mogę pomóc. Ponieważ mam twoje DNA. Wkrótce dotrzemy do miejsca bez powrotu. A wtedy zagłada. Od miesięcy szukam pewnej rzeczy. Kopii Gai, SI twojego autorstwa, która miała wszystkim kierować. Kopii Gai. Ale każdy trop, na jaki natrafię, nie, powiem wam, spoko to wygląda, nie? Szczegółowość, detale. A każdej nocy nawiedza mnie ten sam sen. Powiem wam, że na takim 24-calowym na pewno więcej można wyłapać pikselków. Aha! Niż na jakimś większym. Kroczę pod rozwieżdżonym niebem. Jest różnica, wiadomo, względem tego, co było w 2017 roku. Silnik oczywiście został przebudowany. Jest ładnie. Widzę ciebie, Elizabeth. Czekasz na mnie, choć nie żyjesz już od tysiąca lat. Byłaś jak matka, najbliższa osoba. Elizabeth Sobeth. Obeth Elizabeth. A ja przez chwilę czuję się kompletna. Ja
Elizabeth Sobet. Sobet Elizabeth. This is the end. It's the end of this. God damn it, where is Elizabeth? What's going on? Oh my goodness, what happened? What the fuck? Ale się obudziła, sen. Ale kurwa, pewna, ja pierdolę, ta krafa daje radę, nie? Zawsze zostaje sama. Prawda jest, kurde. Szczegółowość, trawa, kuźwa, liście. Pierdolę, nie? Te włosy fajnie wyglądają. Ręce, wszystko jest, mam pewien sen. Ten świat to twoja spuścizna, nie? Elizabeth. Nie pozwolę jej przepaść. Elizabeth. Ta dolina to ostatni trop. Ostatnia nadzieja na odnalezienie kopii Gai. Zrobię wszystko, żeby ją znaleźć. Przysięgam. No proszę bardzo. War? Nie, moi drodzy, no to był taki tylko wstępny jak z Horizona. Takie pierwsze wrażenia oczywiście. Wszystko zobaczycie sobie na drugim kanale poboczym Cicero Games Live. Natomiast ja jestem ciekaw, czy ta gra się odpala tej ikonki PlayStation 5, którą ściągałem. No gra zajmuje sporo. Zobaczmy tutaj generalnie. To jest instalka zwykła 90 giga PlayStation 4, a instalka PlayStation 5 moi drodzy, 98 giga, czyli prawie 100 giga. Mamy prawie 200 giga, to jest to, co ja mówiłem. 200 giga, dwie instalki. No moim zdaniem przesada. I to gruba przesada. Także wysuńmy dysk. Wysuńmy dysk. I teraz pytanie, co się stanie, jak usuniemy kuźwa ikonkę PlayStation 4. Mówimy usuń. Jak najbardziej. Ikonka PlayStation 5 ci usunęła? Nie, ikonka PlayStation 5 została. Ikonka PlayStation 5 została. Informacje, dalej jest 98 giga. Patch 1.04. OK, w pożądalu. Oczywiście, aby grać, trzeba włożyć dysk, jak najbardziej to rozumiem. Teraz jest bardzo ważne pytanie, czy po włożeniu dysku, ja go wcisnę, ten dysk, jest wciśnięty. Chciałbym, żeby śpi się odpali bez instalacji PlayStation 4. Będzie... Aha! Wywala instalacja PlayStation 4. Powiem wam... patologia. Patologia z dla Sony. Idiotyzm totalny. Tu widzę, że się odpala normalnie. Okej, gra się odpala. Ale to jest patologia, nie? Patologia totalna, moim zdaniem. Jakoś to źle jest rozwiązane. A czekajcie, czy ja mogę w ogóle to jakoś anulować? Trzymać kopiowanie albo coś, nie wiem. Usuń. Odpalimy. No niby się odpala, okej, niby się odpala. Niby się odpala. Chociaż tam strasznie mieli tą płytę. Okej, a jak włączymy konsolę w ogóle? Włączmy konsolę. Wiecie co, chcę to sprawdzić, bo mnie to bardzo zastanawia. No. Ten system opracowany przez Sony z tą wsteczną kompatybilnością i znaczy to nawet nie wsteczną kompatybilnością. Powiem wam, bardziej mi chodzi o aktualizację, jest idiotyczny, bo są kurwa dwie ikonki, nie? Po cholerę dwie ikonki i po cholerę dwa razy ta sama gra się ściąga. No przecież to jest dla mnie nienormalne. Jakby nie można było zrobić gry, która się instaluje z płyty na PS4 i do tego przychodzi łatka generacyjna, powiedzmy 15 giga, która się nakłada do tych danych, które są. A tu wychodzi na to, że się instaluje właśnie napis z płyty, nie, cały czas będzie. I to kurde, tak jest, czyli tu nie ma opcji. No,
muszą być dwie instalki gry. Dosłownie. Dosłownie muszą być dwie instalki gry, żeby się kopiowały i wtedy jest git. Bo tak za każdym razem nam będzie wyskakiwać instalacja z dysku. No powiem szczerze, Sony pod tym kątem tragedia, dało dupy totalnie. Ale trudno co zrobić. Okej, moi drodzy, to były takie moje pierwsze wrażenia z gry Horizon Forbidden West. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, kumpu złote, koleżanko złoto, zostaw subskrypcję kanału, komentarzyk, łapkę w górę, łapkę w dół, kupować, grać i elo, jak mówi Swedek. Hejo, cześć.